Witam gorąco Państwa na podsumowaniu działalności Komendy Miejskiej za rok miniony, rok 2015. I tak bardzo miło mi jest przywitać pełniącego obowiązki warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego brygadiera Michała Kamienickiego. Witam wiceprezydenta miasta Olsztyna, pana Władysława Szwedowicza. Witam serdecznie burmistrzów, wójtów naszego powiatu i osoby zastępujące. I tak chciałbym przywitać pana burmistrza dobrego miasta Stanisława Trzaskowskiego. Witam pana burmistrza Jeziora Leszka Boczkowskiego. Witam pana burmistrza. Witam pana wójta Jacka Szydło, wójta gminy Gliwice. Witam pana wójta gminy Giedrzwałt Marcina Sieczkowskiego. Witam wójta gminy Jankowo, pana Wojciecha Giecko. I witam panią. Panią wójt gminy Stawiguda, panią Irenę Zerdon. Witam osoby zastępujące wójtów i burmistrzów. Miło nam Państwa gościć u nas. Witam pana Krzysztofa Kuriatę, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zastępstwie pana wojewody warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego. Witam dyrektorów, pana dyrektora pogotowia ratunkowego Marka Myszkowskiego. Witam panią starostę. Dzień dobry, witam bardzo. Witam panią Małgorzatę. Witam pana dyrektora zarządzania kryzysowego, pana Andrzeja Lisowskiego. I witam przedstawicieli związków zawodowych. Witam również naczelników. Witam strażaków jednostek Komendy Miejskiej. A witam również, przepraszam, w zastępstwie komendanta miejskiego panią inspektor Bernadetę Ćwieklińską-Rydel. I witam również w zastępstwie pana komendanta miejskiego panią Urszulę Kanię. Przejdę teraz już do przedstawienia informacji z naszej działalności za rok ubiegły w formie prezentacji. Trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze, dwie w Olsztynie, jedna w Biskupcu, 62 jednostki ochotniczych straży pożarnych, w tym 23 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W komendzie mamy łącznie 189 etatów. W ciągu każdej doby służba pełni 35 strażaków. Natomiast gotowych do wyjazdu druhów, strażaków, ochotników mamy 1181 w całym powiecie. A powiat jest niemały, bo liczy prawie 3000 km kwadratowych. Jest to obszarowo drugi powiat w Polsce po powiecie białostockim. Chronimy prawie 300 tysięcy mieszkańców. Pięć gmin miejsko-wiejskich, 7 gmin wiejskich. W powiecie olsztyńskim gęstość zaludnienia to 43 osoby na kilometr kwadratowy i prawie 2000 osób na kilometr kwadratowy
na terenie miasta. W jednostce funkcjonują cztery grupy specjalistyczne. W tym obiekcie, w tym budynku jednostka numer 1, dwie grupy, grupa chemiczna, grupa techniczna. W drugiej jednostce na terenie Olsztyna grupa wodno-nurkowa i grupa ratownictwa wysokościowego. Grupy każdego w ciągu roku mają gotowość na poziomie od 90 do 100%. W ubiegłym roku zanotowaliśmy znaczący wzrost zdarzeń, prawie o 1/4, do poziomu 3596 zdarzeń. Największy wzrost nastąpił w innych działaniach poza pożarami, czyli w tak zwanych miejscowych zagrożeniach. Duży wzrost również mamy w alarmach fałszywych, ale tutaj przede wszystkim te alarmy powstają w wyniku zgłoszeń z monitoringu pożarowego obiektu. Co 2 godziny i 26 minut wyjeżdżamy do działań. Powiedziałem o tym, że nastąpił wzrost zdarzeń, a w latach poprzednich, od roku 2010, gdzie mieliśmy tak naprawdę w naszej historii największy poziom, największą ilość zdarzeń, prawie 4000, był spadek. Inaczej stało się w roku ubiegłym. Tutaj widzimy te zdarzenia podzielone na rodzaj w poszczególnych gminach. I właściwie w każdej gminie nastąpił wzrost zdarzeń. Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek i ochotniczych straży i Państwowej Straży Pożarnej przedstawia nam ten wykres. Na poziomie jednostki PSP 2059 wyjazdów zanotowały jednostki ochotniczych straży pożarnych prawie 3000. Tutaj widzimy uszczegółowienie z podziałem na ilość zastępów, czyli pojazdów biorących udział w zdarzeniach i strażaków. Strażaków jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych straży ochotniczych z podziałem na jednostki, które są włączone do systemu i jednostki poza systemem. Łącznie pojazdów w ruchu biorących udział w zdarzeniach ponad 6 tysięcy. Ponad 26 tysięcy strażaków działających przy zdarzeniach w roku ubiegłym. Zdarzenia realizowane przez poszczególne formacje, te trzy jednostki naszej komendy obsłużyły prawie 1300 zdarzeń. Jednostki, które są włączone do krajowego systemu, nieco ponad 200 zdarzeń. Pozostałe jednostki poza systemem prawie 350. Wspólnych działań mieliśmy 600. Zdarzenia rozkładały się różnie w całym roku, w poszczególnych miesiącach. Najwyższy pik pożarów notujemy każdego roku właśnie w okresie wiosennym, marzec, czasem kwiecień. A zaczyna się już niekiedy w lutym i są to przede wszystkim pożary nieużytków, bądź też pożary ściółki leśnej. Natomiast miejscowe zagrożenia, głównie jeśli mówimy tutaj o zdarzeniach na drogach, to oczywiście sezon wakacyjny, gdzie mamy wzmożenie ruchu drogowego, ale również inne działania typu powalone drzewa czy podtopienia lokalne w wyniku porywistych wiatrów i gwałtownych opadów deszczu, głównie jesienią. Pożary według rodzaju dzielone na obiekty. Te obiekty, które nie da się sklasyfikować, ich jest wiele różnych.
zaliczamy do tak zwanych innych obiektów i właśnie tych działań, tych pożarów tutaj mamy najwięcej, ale proszę zauważyć, że dużo jest pożarów w obiektach mieszkalnych. Miejscowe zagrożenia, również według obiektów, podobnie takie obiekty, które nie są przez nas ściśle klasyfikowane, tych mamy najwięcej, a kolejne działania to działania na drogach, kolizje, wypadki. Liczba osób poszkodowanych czy też śmiertelnych w roku ubiegłym w wyniku pożarów zginęło 5 osób, 38 rannych, 34 osoby ranne, natomiast przy innych pozostałych działaniach, w tym właśnie zdarzenie na drogach, 38 przypadków śmiertelnych, 580 osób rannych. Natomiast nie jest to ta ilość ofiar śmiertelnych, to nie są tylko ofiary na drogach, ale również przypadki śmiertelne przy otwarciu drzwi na polecenie, na prośbę tutaj policji. Często otwieramy mieszkania i okazuje się, że w mieszkaniu jest zgon takiej osoby. Współdziałamy oczywiście z innymi służbami. Dziękuję policji, dziękuję Straży Miejskiej za te wspólne działania. Oczywiście dziękuję pogotowiu ratunkowemu i pozostałym innym podmiotom i służbom. Bez waszego wsparcia, bez zabezpieczenia wtedy, kiedy my prowadzimy działania ratownicze, myślę tutaj o policji i o Straży Miejskiej, ciężko byłoby nam bezpiecznie to realizować. Jednostki włączone do krajowego systemu, jak wspomniałem, jest ich 23. W roku ubiegłym została włączona jesienią, w październiku, decyzją komendanta głównego, jednostka z Waplewa. I ta jednostka od niedawna cieszy się również nowym pojazdem. Nie tak dawno został właśnie włączony, zakupiony przez gminę nowy samochód średni. Planujemy wprowadzenie kolejnych dwóch jednostek w roku bieżącym do systemu z gminy Stawiguda OSP Bartąg i z gminy Dobre Miasto OSP Praslity. Miernik, który stosowany jest, który jakby ukazuje nam czas dotarcia od przyjęcia zgłoszenia do miejsca zdarzenia, to jest 15 minut. Widzimy, jeszcze jest dużo takich białych miejsc, gdzie niestety nie jesteśmy w stanie dotrzeć w tym czasie, właśnie w czasie 15 minut. Ale ten czas liczony jest dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, które są włączone do krajowego systemu. To wygląda trochę lepiej w rzeczywistości, bo nie liczymy tego czasu dla pozostałych jednostek spoza systemów. Tutaj ta mapka wtedy wyglądałaby lepiej. Ten czas dotarcia okazałoby się, że wiele innych jeszcze miejsc udaje nam się dotrzeć w tym koniecznym czasie, tak? 15 minut. Wcześniej Państwo zauważyliście, że stawiamy bardzo mocno na jednostki, które włączone są do systemu, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tutaj widzimy, jak te wyjazdy rozkładają się na poszczególne jednostki. Najczęściej, i tak się dzieje od wielu, wielu lat, powiedziałbym od zawsze, najwięcej wyjazdów notują trzy jednostki. To jest OSP Dobre Miasto, OSP Barczewo i OSP Olsztynek. Jednostki, aby mogły realizować swoje zadania, jednostki ochotniczych straży pożarnych, muszą być wyposażone w sposób odpowiedni w sprzęt. Chcę teraz pokazać Państwu, jak taki podstawowy, specjalistyczny sprzęt, w jakiej ilości te jednostki są wyposażone. A nie jest źle, bo mamy 37 zestawów hydraulicznych. To są takie narzędzia, jak Państwo wiecie, które wykorzystywane są do ratowania osób z
z pojazdów. To jest również sprzęt w postaci poduszek, które służą nam do podnoszenia pewnych elementów w celu uwolnienia osób. Poza pogotowiem ratunkowym strażacy również udzielają tej pierwszej pomocy na miejscu. Nie zawsze ratownicy medyczni mogą wejść w strefę. W tym momencie my, strażacy przygotowani i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, realizujemy te działania. 53 zestawy medyczne w posiadaniu przez 38 jednostki. Inny sprzęt. Sprzęt w postaci detektorów wielogazowych. Duża ilość. 16 jednostek, które posiada taki sprzęt. I z czego się bardzo cieszymy? Kamery termowizyjne. Praktycznie w każdej już gminie mamy, poza jedną gminą Kolno, mamy kamery termowizyjne, które strażakom w tych podstawowych działaniach są niezbędne. Kamera pozwala nam na również ograniczenie jakby zniszczeń czy tych uszkodzeń pewnych konstrukcji, gdzie szukamy podczas działań pożarowych, szukamy w tych przestrzeniach zamkniętych, szukamy zarzewi ogni. Nie musimy próć i sprawdzić, czy to czasem gdzieś nam tam głębiej nie wszedł ten ogień, ten pożar, a poprzez wykorzystanie kamery termowizyjnej widzimy, że jest tam dobrze. Ale nie tylko przy pożarach takie kamery są wykorzystywane. Sanie wodno-lodowe, szczególnie właśnie w takiej porze jak teraz. Niestety ludzie wchodzą na lód, ten lód się załamuje i dzięki temu, że strażacy, a mamy tutaj 19 jednostek plus nasze 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze wyposażone właśnie w ten zestaw. Sanie plus ubrania wypornościowe, które pozwalają strażakom sucho wejść do wody, tak? I tych ratowanych wyciągnąć. Latem znowu wykorzystywane są łodzie i pontony. 12 jednostek wyposażone właśnie w ten sprzęt. Dzięki zakupom zrealizowanym przez Starostwo Powiatowe, Panie Starosto, dziękuję za to. W 2013 roku 10 detektorów jednogazowych, a w roku ubiegłym kolejne 5 jednostki otrzymały detektor jednogazowy tlenku węgla. Właśnie tego gazu, który w sposób cichy, niestety zabija. Różne nieszczelności przewodów kominowych, niesprawność urządzeń grzewczych, szczególnie piecyki gazowe, powodują często emisję tlenku węgla. Przede wszystkim finansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej spada na samorządy, na gminy. Ale te jednostki, które są włączone do systemu, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, każdego roku wspierane są środkami z budżetu państwa. W roku ubiegłym otrzymaliśmy łączną kwotę ponad 260 tysięcy, która została rozdysponowana, podzielona na jednostki włączone do systemu. Od 2011 roku ponad 1 400 000 taka kwota została przekazana jednostkom w systemie, w krajowym systemie. Tu widzimy, co w roku ubiegłym jednostki zakupiły, czy te środki stanowiły dofinansowanie do zakupów wspólnie ze środkami z gminy w sprzęt. Będę wymieniał, bo trochę byłoby to za długo. Poza środkami
budżetowymi dla jednostek z KSFG, starostwo już od kilku lat, od pięciu chyba lat, realizuje bardzo dobry program, z którego cieszą się ochotnicy, w kwocie 120 tysięcy dofinansowanie do zakupowanego sprzętu dla jednostek, ale nie tylko włączonych do systemu, dla wszystkich jednostek, tak? I w roku ubiegłym 24 jednostki skorzystały z takiego dofinansowania. Między innymi Świątki dzięki tym środkom zakupiły kamerę termowizyjną. To nas bardzo cieszy. Nowe pojazdy. W powiecie jest nieco ponad 100 samochodów ratowniczo-gaśniczych w posiadaniu przez jednostki OSP. I prawie 1/4 tych pojazdów od roku 2007 została wymieniona na nowe. Tutaj głównie dzięki wykorzystaniu środków unijnych. W roku ubiegłym gmina Stawiguda zakupiła 2 pojazdy korzystając z tych środków dla Stawigudy i dla Plusek. A my przekazaliśmy samochód już kilkuletni, dziesięcioletni, ale to jest pojazd, który jest nadal samochodem nowoczesnym, Mercedes, do OSP Olsztyn-Gutkowo. Ale dostaliście nowe. No właśnie chciałem to powiedzieć. Dlaczego przekazaliśmy? Dzięki temu, że dostaliśmy pojazd zakupiony przez miasto przy wykorzystaniu środków unijnych. Dziękuję Panie Prezydencie. Każdego roku szkolimy strażaków. I to szkolenie jest na poziomie 1/3, 1/4, różnie się to układa w poszczególnych latach, całego stanu osobowego, który wyjeżdża do działań. Wspomniałem o tym, że mamy ponad 1100 strażaków przygotowanych, wyszkolonych i mogących wziąć udział właśnie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. I w roku ubiegłym przeszkoliliśmy 333 strażaków. 105 strażaków, którzy przeszli szkolenie podstawowe, to są młodzi rekruci, tak? Te liczby pozostałe to są kursy, które są kolejnymi etapami, czyli dla strażaków, którzy już od jakiegoś czasu funkcjonują w strukturach. Ponadto poza szkoleniem również kontrolujemy jednostki, sprawdzamy, prowadzimy inspekcje. Tutaj widzimy oceny, które zostały wystawione jednostkom. One są trochę słabsze niż w roku 2014. I widzimy tutaj pewne problemy. Problemy z jakby, no przede wszystkim z obsadą. Obsadą kierowcy, czy obsadą zastępu całego, ale ma to głównie związek z tym, iż strażacy, którzy są ochotnikami, pracują. Tu jest problem ze zwolnieniem z pracy, tu jest problem taki, że ta praca jest poza miejscem siedziby jednostki. Stąd też w ciągu roku są takie przypadki, i jest ich naprawdę dużo, ponad 100, braku wyjazdu jednostki po zalarmowaniu do działań. Ale to są głównie te powody. W roku ubiegłym dotknęła nas, można chyba powiedzieć, susza. Bardzo duże braki wód. Właśnie, szczególnie, czy przede wszystkim na terenach wiejskich, suche studnie. Na wniosek, na prośbę panów burmistrzów i wójtów, strażacy dowozili tą wodę właśnie do tych gospodarstw. W roku ubiegłym takich przypadków mieliśmy 313. Przede wszystkim gminie Dobre Miasto, Dywity, Świątki,
kolno. Na szczęście rok ubiegły odbył się bez wielkich zdarzeń, bez spektakularnych przypadków, czy pożarów, czy też innych miejscowych zagrożeń. Ale chciałbym wspomnieć tutaj o kilku, między innymi pożar w budynku wielorodzinnym przy ulicy Warszawskiej, pożar mieszkania, który zanim dotarliśmy na miejsce, trochę przygasł. Z tego powodu, że zabrakło już tlenu do spalania, ale po wejściu i dogaszeniu tego pożaru strażacy znaleźli 3 osoby wewnątrz. Dwie. Trzy były przy ulicy Niepodległości. Niestety, mimo prowadzonych czynności resuscytacyjnych, lekarz stwierdził zgon. Innym przykładem pożaru był pożar Kurnika w Rajczuchach, gmina Barczewo. Tutaj mieliśmy do czynienia z nagłym, podczas prowadzonych już działań gaśniczych, będąc wewnątrz, nastąpiło rozgorzenie. Na szczęście lekkim poparzeniem uległo 2 ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej z Barczewa. Dotykają nas niestety coraz częściej nagłe, porywiste podmuchy, gwałtowne opady deszczu. 8 i 9 listopada takich przypadków odnotowaliśmy aż 90. I to w mieście Olsztynie i poza na terenie powiatu olsztyńskiego. Barczewo. Na obwodnicy barczewskiej wypadek masowy. 13 osób, busik, samochód osobowy i motocyklista. Wszyscy zostali, czy większość została zabrana do szpitala. Motocyklista również, on miał największe obrażenia, łącznie z amputacją ręki. Ale z tego co wiemy, niestety w szpitalu zmarł. Tragiczny wypadek w miejscowości Kazimierowo, gmina Dobre Miasto. Tutaj w jednym samochodzie, który bocznie został uderzony, poniosły śmierć 3 osoby. I pożar przy ulicy Niepodległości 52/58. Już nam doskonale znany jest ten budynek. Kilkanaście razy w ostatnich latach byliśmy przy pożarach w tym budynku. A tutaj chyba najbardziej tragiczny w skutkach, bo nastąpił zgon jednej osoby. Wyciągnęliśmy 3 osoby bez czynności życiowych, gdzie jednak przy prowadzonej resuscytacji 2 z nich, 2 osobom udało się te czynności przywrócić. Jak wspomniałem, osób, w tym 184 strażaków w komendzie. Tak to się rozkłada w poszczególnych korpusach. Oficerów 31, aspirantów 35, 105, podoficerów 11 strażaków to szeregowcy, którzy w roku bieżącym ukończą kurs uzupełniający i staną się podoficerami, jak zaliczą. Poza tymi kursami, szkoleniami prowadzone były w roku ubiegłym inne szkolenia i kursy specjalistyczne. Łącznie 105 strażaków przeszło różne przeszkolenia. Niestety wypadki zdarzają się. W roku ubiegłym nastąpił wzrost o 3, 11 łącznie takich przypadków, no i drastyczny skok w odszkodowaniu. 45 ponad tysięcy wydaliśmy na odszkodowanie.
nadgodziny. Gdybyśmy mieli o 28 etatów więcej i utrzymywali ten sam poziom, jak mówiłem, 35 strażaków pełniących służbę w ciągu doby, to prawie tych nadgodzin by nie było. One wynikają właśnie z tej przyczyny głównie, ale również jest to absencja chorobowa, również są to różne szkolenia czy też kursy. Strażacy otrzymują ekwiwalent za wypracowane nadgodziny. I to są kwoty, które zostały właśnie wypłacone. 16 maja mieliśmy bardzo piękną uroczystość. To były ogólnopolskie dni strażaka. Połączone to było z nadaniem Komendzie Miejskiej pięknego, nowego sztandaru. Ale również każdego roku, jak każdego roku, odbył się apel poległych przy naszym tutaj pomniku. Odwiedza nas w ciągu roku mnóstwo młodzieży i dzieci. Prowadzimy również ze szkołami kampanię dotyczącą zagrożeń wynikających z tlenku węgla. To również wiele festynów, pokazów, pikników. Tutaj ta ilość pokazana jest tylko i odnosi się do tych działań, które wykonywaliśmy my jako Państwowa Straż Pożarna. Ale wiem, że w każdej gminie strażacy, druhowie, ochotnicy udzielają się w podobny sposób. Prowadzimy również kontrolę, prowadzimy nadzór nad bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej, obiektach magazynowych. W roku ubiegłym przeprowadzonych zostało 239 kontroli, w tym 55 podstawowych. 116 odbiorów technicznych, to jest obiektów zgłaszanych do użytkowania. To jest 1/4 wszystkich obiektów, które zgłaszane są w całym województwie. 68 kontroli wynikających na wniosek obywateli czy innych podmiotów, w tym również skargi. Wydane zostały 93 decyzje administracyjne nakazujące poprawę stanu bezpieczeństwa właśnie w tych obiektach. Łącznie skontrolowaliśmy 428 obiektów. Wydawane są również opinie dotyczące organizowania imprez masowych, opinie dotyczące prowadzonych usług w hotelach, opinie dotyczące obiektów edukacji, szkoły, żłobki, opinie dotyczące obiektów, które przeznaczone są na wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz 74 plany, aż 74 plany zostały zaopiniowane przestrzennego zagospodarowania obszarów w gminach. W gminach wiele planów jest wykonywanych. Przy 116 obiektach sprawdzanych, zgłoszonych do odbioru, wydaliśmy 67 stanowisk negatywnych. To dosyć dużo na taką ilość, ale to nie jest tak, że te obiekty nie zostały oddane. Po doprowadzeniu do właściwego stanu, te obiekty ponownie zostały przyjęte i wydane stanowisko pozytywne. Stwierdziliśmy w tych wszystkich kontrolach 427 łącznie usterek. Jak widać, w odniesieniu do poprzednich lat już mniej, a więc ta sytuacja się poprawia. Nas to bardzo cieszy. 99 obiektów mamy przyłączonych, które wyposażone są do Komendy Miejskiej, które wyposażone są w system sygnalizacji pożarowej. 87 na terenie miasta, pozostałe 12 na terenie powiatu olsztyńskiego. A te wspomniane sprzeciwy wynikały przede wszystkim z niewłaściwego wykonania względem dokumentacji projektowej, również błędów projektowych
względem przepisów przeciwpożarowych. Z brakiem zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia, czyli hydranty zewnętrzne.